Cześć, siemano, piąteczka, witajcie z tej strony Dragon. To jest już kolejny odcineczek na moim kanale z Farminga 13, na naszej serii od ściągnika do rolnika. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić tym oto pięknym bykiem. Cicho, sieć kogut, no! Gdzie ty jesteś? Kaj ty jesteś? Halo. Koguta nie ma, on gytacze jak nie wiadomo co. Ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj będziemy sobie robić akcję agregatowanie oraz tam siewy. Siewy, tylko czy ja mam materiał? Coś tam chyba mam z materiału siewnego. Noż mówię ci, zamknij się, ty kucie głupi ty. Dobra, nie przedłużając, wsiadamy do naszego byczka. Czemu nie ma drzwi otwieranych? A nie, mama. No tak, bo to akurat czasy trzynastki, że trzeba wchodzić i wychodzić wtedy, kiedy... żeby ruszyć ciągnikiem. No ale, dobra. W końcu jest odcinek po prawie dwutygodniowej, czy tam na trzytygodniowej przerwie. W końcu jest odcinek. Dobra. Ulelelele. Dobra, podniosło się. I lecimy. Kogutę sobie załączymy, żeby nas w całej wsi widzieli. Nie, no dobra, żartuję. Kierunki tu nawet są. Dobra, o, same się tego. To jest dobre. No dobra, my se tu wjedziemy. I czemu mnie nie było? Co było tym czym była ta obecność spowodowana? Ano była spowodowana tym, no, że szkoła, trochę prac było, nauki i nie było czasu. No w tygodniu mam nadzieję, że pojawi się coś w czwartek. Nagram coś po prostu wcześniej, wstawię to w czwartek. No, tutaj tu zwolnimy. No to jak widać 30 jeszcze stoi. Tak, nie skończyłem tamtej roboty. A my się bierzemy za te pole. Nie, w sumie łatwo żyć trzeba. Bo ja muszę sprawdzić, czy na dobrą głębokość idzie to. Mało, puszczę się. O. Dobra. Sprawdzamy. Dobra. Idzie na dobrą głębokość. Dobra. Czekaj. Zamykamy. I cyk, wieczka. I sobie robimy 3-4. Będzie szybciej. Nie. Będzie tak samo. Można troszeczkę... chować. 13. Myślę, że to będzie dobra prędkość. Zaczęliśmy 15 po. Więc... no tak, z 25 minut odcineczka, maksymalnie pół godziny. Będzie. Najwyżej tutaj puszczę pracownika, bo tutaj w miarę prosto jest. Ale myślę, że to w miarę dobrze pójdzie. I co? Mapka się szykuje moja już od dłuższego czasu, 4 miesiące na nią siedzę, od 4 miesiące bliżej to miesiąc na nią siedzę tak porządnie. Tworzy się, są testy, mam nadzieję, że te testy wyjdą pomyślnie. W następnym odcineczku będą pewnie żniwa rzepaczane, czy rzepakowe. Już nie wiem jak to jest. Pompa oczkowo-tłoczkowa działa. My może sobie zrobimy poprzeczniak od razu, skoro tu jesteśmy. Taki konkret. I niedługo będzie znowu odcinek z typowej. Ja jestem po prostu w szoku, co wy ludzie robicie. 950 wyświetleń blisko już jest pod typową, z nowymi nabytkami. Więc jest grubo, jest grubo.
24 sumy jest. Blisko 1900 wyświetleń jest. Więc trzeba się cieszyć, że ktoś chce mnie oglądać. A my na razie zajmujemy się agregatowaniem. Seria wam się bardzo spodobała. Z 13, właśnie z filmem pierwszym po 13, z 13 jest blisko 100 wyświetleń ponad już. Więc to też jest bardzo dużo. Jak na mój kanał, gdzie średnio to jest 30-40 wyświetleń. Ale cieszę się, naprawdę się cieszę. Bo wprawdzie głównie moje filmy się opierają na tematyce rolniczej, aniżeli na typowym takim CS-ie, czy no nie wiem, LOL-u, Minecraft'cie, czy coś. Ale ja takich gier nie lubię, tak jak przed chwilą wymieniłem. Chociaż CS to już do CS-a mnie bardziej ciągnie, ale do Minecraft'a, czy do LOL-a, czy For Honor, czy nie wiem, Fortnite, to jakoś tak niezbytnio. Powiem wam, że no, nie za bardzo chcę się mi w to grać. O, na myszkę mogę sobie ustawić. Wspomniałem o tej funkcji, że no, mogą myszkę sterować. O, dobra. Nie, nawet ten agregacik niby, że jest, no już swoje lata przepracował, to jednak ładnie robi. Nie ukrywam tego. Będę musiał belki zebrać, buraki wykopać. Właśnie, ten kto ma ropę do 13 od Maciubosa, to niech mi podsyła na maila. Może maila podam w filmiku. Może. Dobra, my sobie zrobimy tą mniejszą część, bo będzie szybciej. Może szybciej. Po prostu będzie mniej później kręcenia się tutaj. A później przylecimy i napełnimy sobie silnikiem materiał siewny i będziemy tutaj siać pszenicę. Prawdopodobnie nie skończę tego tutaj siać w jednym odcinku, więc będę musiał trochę poza odcinkiem porobić. No nie tylko siać poza odcinkiem, bo jeszcze muszę tą łąkę ogarnąć, tą dużą. I będę musiał sobie jeszcze ogarnąć myjkę do 13. Bo prawdopodobnie ten mod ma funkcję brudu. Dobra, tu sobie zrobimy poprzeczniaczka. Tu widać, jak grzebak mi nie urósł jeszcze. Jasne, jak nie wiem co. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra. Strasznie mi się ten żądnik podoba. Ogólnie, no, mam nadzieję, że do końca tygodnia będzie z jakieś tam 50 wyświetleń, 30 łapek, 30 łapek, 30 subów i załóżmy 15 łapek w górę. To będzie następny filmik z Boćkowa. Mam nadzieję. Bo jak nie, no to wydam go, ale z taką mniejszą chęcią, że tak powiem. Najbardziej ulubiona praca w farmingu ogólnie to jest orka. To tak by the way, na marginesie. Strasznie lubię orkę. Nie wiem czemu, ale no po prostu w 13 bardzo lubiłem. W 15, w 17 bardzo strasznie lubię ork. Tylko mi tutaj nie wypluj uszczelki z pod głowicy. Tak jak na Bolka. Mam nadzieję, że cały czas mówię mam nadzieję,
Trzeba w końcu to jakoś w konkret uzbierać. W przyszłości chciałbym sobie zrobić takie zakupy do stanowiska typu podkładka, kierownica farmingowska, albo ogólnie taka kierownica funkcjonalna i do Eurotrucka, i do farminga. Więc mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości dostanę coś takiego, albo w sumie zarobię sam. Dobra. No idealnie się tutaj pokrywa. Agregat 4,2 metry, bardzo polecam. Animacje, jak widać, są olela. Przekozackie. Sam agregat jest też bardzo fajny. Jest jeszcze czerwony. Nie, czerwony to był chyba w 15. O ile się nie mylę. Tak, czerwony był jeszcze w 15. Ale w 13 był tylko taki niebieski. To naprawdę agregacik bardzo fajny. 30 stoi to tak trochę głupio, że nie posprzątałem, nie zrobiłem jeszcze tych sianokosów, no ale dobra. Kij z tym. Dobra. Mam 10 minut odcineczka, ja jeszcze nawet połowy pola nie mam zrobionego. Ale to jest spore pole. Nie ukrywam tego. Dobra, teraz to można. W sumie to można. Kurde. No, nawet na 15. Żeby trochę szybciej było. Agregat ładnie kryje. Wprawdzie tam mam zestaw uprosiewny Unii, który też tam ma talerzówkę, ale ja wolę mieć sobie to już uprawione. Już teraz na zaś. Tamto to takie będzie bardziej dogłębne. No, rozdrobnienie tamtego. Tutaj to tak. To tylko do wyrównania. Ale John Deere zasługa. Nowy nabytek, no taki, no nie nowy, bo ma już trochę lat, ale wygląda jak nowy. Właściciel o niego dbał, tak? To widać. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, że dbał o taki skarb. No gdzie mnie tu? Podnoś się. Gdzieś tam, o tam w tym lasku jest pole. Kolejne. Nie wiem, czy to prawda. Znaczy prawda, prawda jest, ale czy tam coś rośnie, to nie wiem, bo kiedyś na lapku jeszcze grałem, to tam zajrzałem, ale nie pamiętam, czy tam jest pole, czy tam jest łąka. Nie, może tamte pole by się jeszcze coś tam zrobiło, bo tamto to trzeba było zruszyć orką do głębną, taką porządniejszą. No i takim sprzętem mógłbym pracować w prawdziwym życiu. Gdybym tylko mógł pojechać do wujka na wieś. No niestety, no. Mamy mam jaką mam. Nie chcę mnie po prostu puszczać na wieś. Bo myślę, że sobie krzywdę zrobię. No ale no. Jestem jedynakiem, tak? Więc mama ma prawo się o mnie martwić. No ale ja też nie jestem jakiś tam mały, nie mam 5 czy 7 lat, żeby mieć u mnie obstawę, no. Jak ja jestem u wujka na żniwach, to u mnie musi być tak. Babcia, dziadek, wujek, ciocia, drugi wujek, druga ciocia. Żeby mieli mnie pod kontrolą, żebym sobie krzywdy nie zrobił. I tak to u mnie wygląda. Nie wiem czemu, ale mnie poderwało. I znowu. A ten głupio wygląda ta 30, no ale dobra, no. Też mniejsza z tym. No ale pompę to ma wydajną. Nie powiem. Pewnie kawałek tylko sobie zaczniemy siać, a później, o,
Już teraz będzie dobrze wyjeżdżać. Będę musiał sobie obciążnik dokupić. No jak widzicie, mam mało pieniędzy, bo nowe nabytki przyszły. I prawdopodobnie na następny rok, czy na następny sezon, czy na następne dwa sezony, za dwa sezony, będę musiał kupić siewnik z broną aktywną. Mam taki upatrzony. No, dużo kosztuje, nie ukrywam tego, ale naprawdę jest zarąbisty. Nie wiem, czy nie będę kupował od razu z tej firmy rozsiewacza i drugiego siewnika, ale tym razem bardziej takiego, że tak powiem, o, halogeny przód, mam numer 6. To niezły mi halogeny przód. Fajne mają takie światło. Fajne, fajne. Mam nadzieję, że mi się to nagrywa, bo jak nie, to będzie trochę ciul. Będzie trochę przypał. No ale dobra. No dwójka! Jezu. Wariat. Już 15 minut odcinka, ja mam tylko tyle pola zrobionego, no. Trzeba większy tego zrobić. Większe pole kupić. Znaczy jeszcze większe, tak, żeby jeszcze więcej roboty. Większe maszyny, większy agregat kupić. Co najmniej 5-metrowy, 6, a to jaki ciągnik trzeba kupić. Właśnie, następny ciągnik, jaki ja mam kupić? Proszę Państwa, jaki? Kaj mnie kupować, jaki ciągnik następny, żeby na następną farmę mnie się przenieśli z dobrym sprzętem. W sumie nie trzeba, no. W sumie mam taką jedną patrzoną mapkę, na której będziemy następny sezon nagrywać, na następne dwa sezony. Bum, 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 it's no limits, no. Bum, 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 bum. Dobra, jademy, 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 jademy. Bum. Pozdrawiam bardzo serdecznie moją, no, moją koleżankę, tak, z kanału Okwał. Tam zapraszam, tam może będzie link, jak będę pamiętał. Zadawajcie pytanka, na jakie miałbym odpowiedzieć w następnych odcinkach. Żeby nie było tak smutno, że ja tylko gadam, a i tak mnie ogląda tylko pierwsze 5 minut, może mniej nawet. No ale no, nawet najwięksi youtuberzy, tacy jak Brączek, Mafia Solec czy Adaś, no też tak zaczynali, tak? Ale ja głodny jestem, o Matyldunie. Nie wiem, czy tutaj nie puścić. A dobra, puszczę pracownika. Aha. No, idealnie się przysiadłem. Dobra, myślę, co tam puścimy. Pracownika. O. Cicho, sieć kogut, nie mam czasu. Jak tylną szybę o, dobra, jest. Mam nadzieję, że się troszeczkę ustara ten ciągnik. Dobra, my sobie tą zaczepimy. Nie. Do tyłu troszeczkę kapkę. O.
Dobra. O. Odnosimy. Tak, żeby on... Boże. Rzepak nie. Pszenicę. Jęczmień, bo jęczmienia nie było. Jak to nie chce się tu napełniać? Halo. No R. Dobra. Wybierz znacznik, przerwij uzupełnianie. Dobra. Naprawdę ja muszę takim wyjkotuncem tu pracować. Really, nigga? Oj, lela. No, dobra. Popykamy sobie. A nie pracuje mi, już myślałem, że nie pracuje mi. Dobra, my sobie zaczniemy od tej strony. Czemu tu są animacje? Ale się rozpędza. No no. Trochę oszukane się, bo miało być nie tym ciągiem, tylko tamtym. Ale z tego względu, że no chcę trochę tak jakby nadrobić, to poprosiłem pracownika. Trochę zrobił ją chyba. Jak zasuwa. Skubaniutki. Fajnie się rozpędza. To takie bykowe. No nie. Ja nie chcę takiego śladu. Chcę, żeby mi to zasiało. Halo. Ty w mordę. Nie chcesz mi jechać? No muszę niestety dwójkę rzucić, pyknąć. Bo mnie nie chce jechać, no. Takie trochę mijaki czasami będą, no ale dobra. O, tu będzie trzeba samym się winkiem trochę dosiać.
nie bagatelnie idzie. A to zarobiście wygląda z wewnątrz, no ale muszę się skupić na łotyku. O ty. Tak, chcesz się bawić? O nie. Tak się bawić nie będzie. Ale zasuwa ten Jundiro. To będę musiał dokończyć pewnie już poza odcinkiem. Dobra, my sobie tutaj jeszcze Wigela poprzecznik zrobimy. Dobra, o, teraz jest ładnie tutaj dosiane. Ma to jakieś ręce i nogi. A nie kurna. Jak zasuwa, skumaniutki. Dobrze, że jeszcze ten agregat jest dostępny w downloadzie tak zwanym. Nie no, agregat jest zarąbisty. Nie ma sobie równy. Do przodu, nie do tyłu. Jak ty jeździsz? Oj, tu będzie trzeba podosiewać trochę. Jak on fajnie się rozpędza, to jest po prostu wkręcać się tak powoli. Te obroty, o, zaczął się wkręcać i jest. Dobry zaturek, dobry. Ale idzie. Mały, ale wariat. Albo mi się wydaje, albo go ściąga tak trochę. Ale może mi się wydawać. A my co? Będziemy prawdopodobnie se kończyli. Taki ino trochę inny odcinek, no ale co, dziękuję wam bardzo za obejrzenie, no co, zostawcie łapkę, suba, informować swoich kolegów, że taki kanał istnieje, zostawić suba, łapę w górę, pozytywny komentarz, piszcie co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. No i co? Trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Cześć!